Dzień dobry widzowie, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Q&A. A dzisiaj zajmiemy się kontrowersyjnymi pytaniami, które wziąłem z mojego Discorda tym razem. Dlatego jeżeli kogoś z was i jeszcze na moim Discordzie nie ma, to zachęcam bardzo gorąco, jest link w opisie. Polecam serdecznie, bo zbliżamy się do 100 tysięcy ludzi na Discordzie, także bijajcie, może nam się uda gdzieś w następnym roku to osiągnąć. Też zachęcam bardzo gorąco do subskrybowania kanału, bo lecimy po 800 tysięcy, a być może w następnym roku milion. To jest takie marzenie, żeby w następnym roku osiągnąć milion. A póki co, moi drodzy, ja już nie przedłużam i przechodzimy do pytań z Discorda. W tej części Q&A postanowiłem też dodać kilka takich bardzo szybkich pytań, gdzie mam zamiar odpowiadać tylko i wyłącznie tak albo nie, bez zbędnego rozgadywania się. I takich pytań będzie kilka. Także, moi drodzy, zaczynamy. Ile wydajesz na momo? Okej, tutaj generalnie ciekawe pytanie o pieniądze. Ile kosztuje utrzymanie takiego pieska, jakim jest momo? A że momo jest dużym psem, jeszcze nie jest dużym, ale będzie dużym psem, jest całkiem sporo i tak dalej, no to ta kwota jest całkiem duża. Wydaje mi się, że mam momo od jakichś tam 2-3 miesięcy, no to wydaje mi się, że tak średnia miesięczna, nie licząc tych tam pierwszych zakupów, kiedy kupowałem wszystko, no to na jakieś jedzenie, jakieś tam zabawki, wiadomo, coś, żeby ona sobie pogryzła, tresurę jej i tak dalej. No tak myślę, no powiedzmy pomiędzy 500 a 1000 zł miesięcznie wychodzi. Masz jakieś większe marzenia? Większe marzenia, mam na myśli coś serio dużego, a nie skok z bungee. No generalnie chciałbym trochę świata zwiedzić, tak mi się wydaje. To są takie moje marzenia, aktualnie nieosiągalne przez aktualną sytuację na świecie. Chciałbym bardzo do Nowego Jorku pojechać, chciałbym do Tokio mega bardzo pojechać. Powiem wam szczerze, że miałem bilet do Tokio kupiony na październik, ale niestety nie wyszło przez, sami wiecie co, także no to jest aktualnie takie jedno z moich większych marzeń do spełnienia, mam nadzieję już niedługo. Co myślisz o szoterach? Okej, widzowie, tutaj się troszeczkę rozgadam, ponieważ mam troszeczkę dziwne podejście co do szoterów. Generalnie szoterzy są spoko, jeżeli są dobrymi szoterami. I mean, jeżeli ktoś szotuje moje filmy, moje streamy i tak dalej i wrzuca do siebie szoty i nic z tego nie zarabia, ewentualnie zarabia coś tam za AdSense'a, to jak najbardziej spoko, może to robić, nawet zachęcam do tego, bo wiadomo, to też zwiększa zasięgi na streamach, ale jeżeli ktoś wrzuca moje szoty na kanał i przed filmem daje wstawkę pod tytułem "Siema widzowie, konkurs na kosę z CSGO ze stroną tą i tą", no to jest skam widzowie i takich ludzi nie szanuję. Aczkolwiek jeżeli ktoś chce szotować moje filmy, streamy i tak dalej, to pozwalam, tylko że tak jak mówiłem, z zachowaniem resztek szacunku do tego, że przypominam, że dalej tak jakby kopiujecie content, który ja tworzę, dlatego po prostu proszę nie reklamować gówna pod tymi shotami i mimo możecie szotować. Co ciekawe, jeszcze niedawno miałem dosyć inne podejście, aczkolwiek sporo gadałem z Mandziem właśnie, który mega zaplusował na Twitchu właśnie przez te szoty i zmieniłem to podejście. Także trochę hipokryzja, no aczkolwiek tak jak mówiłem widzowie, jak chcecie, to możecie szotować, tylko tak jak mówiłem, nie reklamujcie gówna przed szotem, ani w trakcie, ani po. Okej, tutaj też ciekawe pytanie. Ile wydałeś na wszystkie gry, w które grałeś? Generalnie widzowie, nie wiem, czy się chwaliłem kiedyś, tutaj w sumie to nie jest w ogóle powód do chwalenia się, ale większość z was pewnie kojarzy, że prowadziłem serię w Fortnite, gdzie oceniałem skiny. I te skiny też wtedy musiałem kupować i generalnie ostatnio podliczyłem sobie też, ile wydałem na grę, która nazywa się League of Legends, której nie nagrywam, ale w którą aktywnie gram od ponad 10 lat. I też dodałem sobie jeszcze jakieś inne gierki i w ogóle. I powiem wam szczerze, że ta liczba przekracza ponad 30 tysięcy, z czego 20 tysięcy jest na samego Fortnite'a ponad wydane. Jak nie więcej widzowie, jak nie więcej, także jeżeli mam być szczery, no potężna ilość, aczkolwiek tak jak mówiłem, no w sensie ja w momencie, kiedy nagrywałem tą serię z skinami Fortnite, ja po prostu inwestowałem pieniądze, które zarabiałem właśnie z tego Fortnite'a, no i finalnie gram dwoma skinami w tą grę. Pozdrawiam. Pytanie numer 1. Czy tolerujesz LGBT? Tak. Citrox czy Yoshi? Jawor. Czy twój stary wrócił z mlekiem? Nie. Czy potrafiłbyś zrobić wszystko, byleby uratować jakąś bliską osobę, która jest w niebezpieczeństwie? Tak. Co byś zmienił w swoim życiu, jakbyś mógł cofnąć się w czasie? Generalnie ja wychodzę z takiego założenia, że każda sytuacja w twoim życiu jest po coś i generalnie wierzę w coś takiego jak efekt motyla. Więc jeżeli mógłbym się cofnąć w czasie i coś zmienić, to nie zmieniałbym niczego. Jak jest twój ulubiony kolor? Czarny. Co najbardziej lubisz jeść? Sushi. Co myślę o anime? No ja nie oglądam, aczkolwiek moja dziewczyna jest fanką wielką, także szanuję, bo muszę. Czy jeżeli ktoś zapłaciłby ci 100 tysięcy za pokazanie twarzy, co byś zrobił? No generalnie odmówiłbym. W sensie wydaje mi się, że jakby tam jeszcze jedno zero było, no to moglibyśmy rozmawiać. A 100 tysięcy to nie jest kwota, za którą chciałbym pokazać kiedykolwiek twarz. Kolejne pytanie. Jaki masz samochód? No widzowie, co mogę wam powiedzieć? Pasacik. W ogóle zanim przejdziemy dalej, ja tylko chciałem powiedzieć, że bardzo dużo pytań się powtarza. Także jeżeli ktoś z was nie oglądał poprzednich Q&A, to zachęcam bardzo gorąco. Jest playlista na kanale zrobiona. Ona się nazywa Filmy, w których gadam o sobie. I tam możecie posłuchać po prostu
pytań, które są zadawane bardzo często, aczkolwiek, tak jak mówiłem, odpowiadałem na nie i są dalej aktualne, dlatego nie widzę sensu odpowiadania na nie po raz drugi. Kolejne pytanie, czyli jakie są twoje zarobki z YouTube'a? Jeżeli chodzi o moje zarobki, no to trzeba to widzowie podzielić na 3 kanały. Zacznijmy od tego, że aktualnie mój trzeci kanał w ogóle nie zarabia, także go sobie na razie olejemy, aczkolwiek jeżeli ktoś chciałby sobie pooglądać Fortnite'a u mnie w moim wykonaniu, to zachęcam bardzo gorąco do wejścia na kanał Bexa się nazywa i tam Fortnite'ika wrzucam czasami, polecam. Ale jeżeli chodzi o zarobki na drugim kanale, no to od początku wygląda to w ten sposób. Na drugim kanale od początku nagrywania czegokolwiek zarobiłem 60 tysięcy złotych, z czego powiedzmy wygląda to w ten sposób, że tutaj ten kanał nie prosperował, tutaj ten kanał ruszył się i w zasadzie zaczął być subskrybowany, lajkowany i tak dalej, bo była chyba kwadratowa masakra wtedy. Następnie znowu był mega, mega przestój, tutaj też nic nie było zarobione praktycznie przez od lutego do sierpnia. I w sierpniu wyszedł Among Us, gdzie po prostu zacząłem wrzucać filmy, a że Among Us, że tak to powiem, miał jakieś potężne CPM-y, no to w tym miejscu też sporo zarobku było. Czyli tutaj mamy 60 tysięcy, no i teraz przechodzimy, moi drodzy, do drugiego kanału, znaczy w sumie do głównego kanału. I jeżeli chodzi o mój główny kanał, tutaj mamy no całkiem sporo, prawie 300 tysięcy złotych. I jeżeli mam być z wami szczery, to sam się za głowę złapałem, jak zobaczyłem tą kwotę. W sensie, wiadomo, to nie są moje jedyne źródła dochodu. Poza YouTube'em, wiadomo, są jeszcze współprace, jest jeszcze Twitch i tak dalej. Jest tego całkiem sporo, także nie jest to jedyne, ale wiadomo, reszty wam mówić nie mogę. Z YouTube'a pokazać raczej mogę. Nie jest to dla mnie jakiś temat tabu czy coś, no bo to jest, powinno być w miarę, wydaje mi się, jasne i klarowne, ile na YouTube'ie zarabia się pieniędzy. I powiem wam szczerze, że wygląda to potężnie. W sensie, przez 3 lata, jakby te 360 tysięcy przez 3 lata podzielić, no to sobie możemy to podzielić. Także jeżeli podzielimy sobie te 355 tysięcy złotych, które zarobiłem kiedykolwiek z YouTube'a, razy dni, które jestem na YouTube'ie, to wiadomo, to jest okolicznie plus minus około, bo nie wiem dokładnie, kiedy zrzuciłem pierwszy film, kiedy zacząłem zarabiać i tak dalej. No w sumie tutaj widać, że te zarobki na początku nie były jakieś giga duże, dopiero potem podskoczyły. Tutaj było oczywiście styczeń, bo zawsze w czwartym kwartale są większe zarobki niż przez cały inny rok. No i tutaj właśnie sierpień, wrzesień, październik, listopad znowu poskoczyło do góry. No to mamy te 355 tysięcy z dwóch kanałów, razy, znaczy podzielić na 1095 chyba, to są 3 lata i wychodzi około, no 324 zł dziennie, więc w sumie spoko stawka bardzo. Tak jak mówiłem, no generalnie praca na YouTubie jest dziwną pracą, widzowie, w sensie, tak jak mówiłem, to nie jest moje jedyne źródło dochodu, wiadomo, że zarabiam trochę więcej. Aczkolwiek, żeby wam to wytłumaczyć, zmierzam do tego, że generalnie zarobki na YouTubie są strasznie... To jest po prostu taka straszna linia, że generalnie zawsze w listopadzie, grudniu i tak dalej, tutaj mamy 28 tysięcy miesięcznie, a potem w styczniu spadamy do 4 tysięcy miesięcznie i w sumie jest to dosyć śmieszne, no bo wiadomo, w styczniu jest więcej reklamodawców, bo są święta, no i sytuacja działa w ten sposób już drugi rok, że drugi rok praktycznie te słupki są praktycznie takie same i podobne i strzelam, że w następnym roku będzie po prostu to samo, że to po prostu w trzecim kwartale, znaczy w czwartym kwartale po prostu będzie szło mega do góry, przez to te kwoty będą dużo większe niż są normalnie, bo zazwyczaj, tak jak tutaj możecie zauważyć, to jakieś tam powiedzmy od 5 do jakichś 8-9 tysięcy, no i właśnie ten czwarty kwartał, no tutaj już w ogóle skaczemy powyżej 30, co jest w ogóle insane wynikiem, naprawdę. Także widzowie, jakby ktoś ciekawił się, jak wyglądają zarobki na YouTubie, to wyglądają w ten sposób. Wiadomo, to jest bardzo zmienne i bardzo zależne od ilości wyświetleń, od aktualnego hype'u i tak dalej. Mogę wam tylko taką ciekawostkę rzucić, że generalnie na lifestyle'u, jeżeli robicie filmy lifestyle'owe, czyli na przykład tak jak robi Jawor, zarabia się więcej pieniędzy niż na grach komputerowych. W sensie to jest spowodowane tym, że po prostu więcej reklamodawców woli promować się pod kanałem vlogowym niż pod kanałem właśnie gamingowym. Dlatego wydaje mi się, że jakbym cały mój kanał byłby na przykład vlogowy i by była taka sama liczba wyświetleń, jaka jest aktualnie tutaj, to wydaje mi się, że tych przychodów byłoby na przykład 400 tysięcy tutaj. Tak, taka tam ciekawostka. Także no moi drodzy, co? Ja temat chyba wyczerpałem. Jak ktoś ma jakieś pytania, to zachęcam bardzo gorąco, tak jak mówiłem. No dla mnie to nie jest żaden temat tabu, tym bardziej, że sporo ludzi, którzy oglądają też te filmy, myślą właśnie o zaczęciu jakiejś kariery na YouTubie i tak dalej, także może kogoś to zmotywuje, że serio na YouTubie da się naprawdę spoko zarabiać, także zachęcam gorąco do próbowania swoich sił, jak ktoś ma jakieś aspiracje. A ja przechodzę do następnego pytania. A, i zapomniałem jeszcze dodać, że w 2019 roku większa część zarobków z drugiego kanału została przekazana na jakieś cele charytatywne.
ale o tym chyba już mówiłem kilka razy, także po prostu jak ktoś ogląda od niedawna, no to informuję. Czy kiedykolwiek spodziewałeś się tego, ile osiągniesz na YouTubie? Widzowie, generalnie sytuacja z YouTubem jest taka, kiedy zacząłem nagrywać YouTuba, ja nie oczekiwałem tak naprawdę niczego i nie spodziewałem się niczego. Ja to po prostu robiłem, bo mega przyjemność mi to sprawiało i takie było moje założenie. I tak jest tak naprawdę, widzowie, dalej. Ja generalnie, widzowie, wychodzę z takiego założenia, że ja muszę lubić to, co robię. Mam na myśli to, że w momencie, gdyby YouTube nie sprawiał mi radości, a dalej zarabiam z jego pieniądze, to najprawdopodobniej zrobiłbym tak, żeby albo YouTube znowu sprawiał mi radość, albo po prostu bym zrezygnował. Dlatego ja nigdy nie patrzę na to pod kątem osiągnięcia czegokolwiek, ponieważ dla mnie robienie YouTube'a to jest marzenie od dzieciństwa i dalej robienie YouTube'a, streamowanie i tak dalej sprawia mi po prostu mega frajdy, mega przyjemność mam z tego. Czy spodziewałem się kiedykolwiek, że osiągnę tyle, co osiągnąłem, oczywiście w cudzysłowie, bo to wiadomo, osiągnięcia jak osiągnięcia? Szczerze, nie myślałem o tym nigdy w ten sposób, nigdy nie myślałem sobie, ale bym chciał mieć tam 710 subskrypcji, po prostu zawsze chodzi mi po głowie to, że lubię to robić, chciałem to robić, robię to, no i to, że wychodzi, to jest tylko i wyłącznie większa motywacja do tego, żeby robić coś dalej, lepiej i nie poddawać się i lecieć do przodu. Dlatego mam nadzieję, że wbijemy milion w tym roku, w naszym następnym roku. 2K21 musi być milion, widzowie, bo mam przygotowany specjal pewnie, znaczy nie mam przygotowanego, ale mam w planach jeden specjal, także wbijamy milion w następnym roku, to jest plan. Dobra, tutaj kolejne pytanie pod tytułem: siema, mam 12 lat i jestem zawodową stalkerką, czyli pytania pod tytułem: ile masz wzrostu i jaki masz kolor oczu? A więc, widzowie, uwaga, wielki sekret, nikt się nie spodziewał. Mam zielony kolor oczu i mam 183 albo 4 cm wzrostu. Dziękuję. Możecie stalkować dalej. Następne pytanie: jaki jest twój ulubiony film? Generalnie, jeżeli mam być szczery, chyba Incepcja. To był taki film, który mega dużo dał mi do myślenia i mega właśnie oglądałem go kilka razy. Jest to właśnie jeden z moich ulubionych filmów, ale czy ulubiony, nie jestem w stanie stwierdzić, bo nic mi innego po prostu do głowy nie wpada. A skoro mi nic nie wpada, no to najprawdopodobniej jest to ulubiony film. A póki co, moi drodzy, ja wam pięknie dziękuję za to Q&A. Tak jak mówiłem, pytania były wybierane z Discorda, dlatego bardzo gorąco zachęcam do wbijania na Discorda, zachęcam bardzo gorąco do subskrybowania kanału, ponieważ lecimy po ten milion do końca tego roku. Także dziękuję pięknie za oglądanie, życzę wam wszystkich wesołego nowego roku, bo ten film pewnie wleci gdzieś po świętach. Kocham was, widzowie, trzymajcie się, bądźcie zdrowi i spędźcie czas z rodziną. Także ja uciekam i pa, pa.